Witam, witam. Czarna noc, czarny kostium, Spider-Man kurcze, Fonfini Kozak. Lecimy na kolejnego keścika. Lecimy spróbować odtworzyć serum dla pana Connorsa, który już, jak żeście widzieli w ostatnich odcinkach, zamienił się w jaszczurę i gdzieś uciekł. Postanowił opuścić nasze towarzystwo zacne. Teraz pewnie w laboratoriach naszych będzie: "Ta Peter, pomóż mi stworzyć antidotum." I przy okazji Harry, mam wrażenie, że jest na nas bardzo obrażony, tylko to ukrywa, że nie chcemy mu oddać kostiumu. Tylko że sens w tym, że kostium sam nie chce być oddany. Tak o. Masz to jeszcze? Zobaczmy, co w tym siedzi. Kurde, Peter, czarna koszula. Okej. Dodałem do naszego seru starą próbkę krwi Connorsa. Jeśli zniszczysz atomy blokujące receptory Lizarda, zrobimy antidotum i będzie gitara. Na luzaku. Byleby z głową. No, spoko. Jak ci się podoba kombinezon? Jest dobry. Świetny nawet, tylko trzeba się przyzwyczaić. Tak. No chyba nawet za dobry, co? To wszystko się skończy. Już niedługo. No. Mamy to? Mamy to. Czekaj. Czy to ci nie wygląda niestabilnie? Tak, jasne, wygląda. Gdyby umieścić w środku kilka elektronów, ustabilizowałbym to, ale potrzebny jest... akcelerator cząstek! To jakby ostrzyć się strzelbą. No, jak dobrze, że mamy coś takiego w naszej fundacji. Ponoć trzeba go naprawić, ale może... Bez czarnych dziur. All right. Zmiana ciśnienia rozstroiła wewnętrzną sekcję. Żeby to naprawić, trzeba tam wejść. Ej. Co ty wyprawiasz? Kostium mnie ochroni, nie? Peter, nie jestem przekonany. Wyluzuj i myśl pozytywnie. Bądź optymistą. Miniatura. For sure. No, ten Peter chyba za bardzo polega na tym kostiumie i tak se mówi, wiesz, wszystko, że... Niesamowicie. Tam mnie ochroni. Oddam ci kostium. O, tak. Już nie mogę się doczekać. Co się właściwie stanie, kiedy to naprawię? Jeśli nie będzie już problemów z ciśnieniem, to nic. Będziesz mógł wyjść. Okej. Harry! Uruchamia się! Ale wiązka szaleje. Ustabilizuj ją magnesami. Jak? Po prostu znajdź... Ej, to jest za łatwe na tym Venomie, wam powiem. Raczej do tego nie służą! To jest za łatwe, tutaj nie ma żadnego oporu, jak się to robi na przykład Milesem. Przed tobą są kolejne magnesy. Jeśli nie ustabilizujesz wiązki, serum przepadnie. Dam radę. Tylko nie zczyść mi kart bibliotecznych. Dotykać wiązki, nie dotykać wiązki. Ja. Dalej. Udało ci się. Jesteśmy w domu. Możesz wejść. A to co? Wyładowanie elektrostatyczne. Akcelerator działa, panie Złota Rączko. Dobra, pan Złota Rączka, git good. O kurde, tak można robić, ale jaja. Nie wiedziałem, że się można turlać. Dobra, get out of here. Antidotum przybywamy. Ej, to właśnie. Ej,
Kostium musi mieć wrażliwy słuch. Najwidoczniej. Co to było? Mówią na to kostium. Kolejne wyładowania. Ale akcelerator działa. Jest serum. Pożar. Ja po tej, a ty po tamtej stronie. Dobra. Zrobione. Dobra, co tutaj? Aha, tak. Dobrze, dobrze. Te wyładowania pewnie usmażyły czujniki przeciwpożarowe. Spróbuję włączyć je ręcznie. Antidotum dalej dobra. Się robi? Powinno, ale jeśli pożar uszkodzi akcelerator, przepadnie. Przestań się przestrzeniać. Za dużo tego. Za dużo tego! Synek! Dobra, tutaj, git good. A, tam u góry. Omijam każde możliwe i znane ludziom zabezpieczenie. Życie na krawędzi! Tak sobie myślę, że z każdym większym przedsięwzięciem jest jakiś problem. To właśnie był nasz! Nie zapeszaj! Ugasi wszystko na raz? Dobra, ugasi. Uff. Dobra. Zażegnane. To już wszystko. Udało się. Serum kompletę. Wyłącz wszystko, a ja wezmę antidotum i znajdę doktora Connorsa. Nie tak prędko. Wyłączenie to 67 kroków. Zrobisz to za szybko, stracisz antidotum. Czyli chwilę to potrwa. Zgłodniałeś? Może skoczę po pizzę. Wyłącz to i weź antidotum. Ja się nimi zajmę. Alright. Gdzie ten Kraven? Myślałem, że mnie lubi. Nie tylko na ciebie poluje. Idź! Gadaj, gdzie on jest! Okej, bajeczka. Jakiś magnes ciekawy. A może jednak nie? Wolałbym walczyć w mniejszych grupach. Ciekawe, jak przyjdzie później tutaj Norman Osborn. Co oni tu robią? Pewnie poszli za mną, kiedy ukradłem serum! Wybacz, Harry! Nie martwcie się! Masz kombinezon! Skąpić tyłki! Co teraz porabiasz, Harry? Co teraz porabiasz? Słuchaj, a nudzę się, wiesz? Tego typu. Strasznie się cieszę! Oż, ty dziadu. No, masz kostium. Ochroni cię. Na spokojnie. Ojej. Za bardzo koki. Za bardzo koki. Gdzie ten Kraven? Myślałem, że mnie lubi. Nie tylko na ciebie poluje. Gadaj, gdzie on jest. Wypuszczam serię. Nie daj się złapać. Czym widział elektromagnesy? Ty, właśnie, te elektromagnesy. Uś, ale dlaczego nie mogę tego... bo nie mam chyba skilla aktywowanego. Trzeba coś pewnie z nim zrobić. Trzeba pewnie go jakoś aktywować w jakiś głupi, dziwny sposób uderzeniem. Venomowym, tak jest. Myślałem, że Kraven ściga superpoczynkę. Co oni tu robią? Pewnie... Halo, przyjdźcie tutaj do mnie. Wybacz, Harry! Nie martwcie się, masz kombinezon. Możecie tutaj do mnie przyjść, ten coś? Tak, to bym was tym magnesem tutaj przyciągnął. Koledzy? Nie tym razem chyba. Ty, ten gaz jest trujący, no przecież. Przekierowuję wiązkę do drugiego tunelu. A co u ciebie? Przesunęli mi terminy spłaty kredytów studenckich. Strasznie się cieszę. Okej. Ten duży jestem ciekaw, czy jeszcze do mnie przyjdzie, czy... Robimy postęp. Ajajaj. 30 kroków i antidotum będzie nasz. To super, bo ci goście raczej się od nas nie odczepią. Na taranę stary. Dobra. Czas odpalić Furation.
Tylko jeżeli to jest odpalone tylko na trzech przeciwników. Odpaliłem tylko na trzech przeciwników. Prawie się wyłączył. Ja dokończę i wezmę antidotum. Ty musisz stąd uciekać. Tylko ja potrafię. Niech Haven wie, że go mamy. Kraven nieźle się to pozabawi. Karin! Oh, very nice. I co, i będzie furia? Kurde, nie mam furii. Chcecie mnie? No zapraszam. Co to kurde było? Nie wiem. Byłem taki... A kostium? Jesteś cały? Chyba tak. Pójdę do pokoju z bezpiecznikami. Tam zajmę się resztą. Dobra. No już było blisko. Ten Peter już mi się w głosie z jednej strony mi się to podoba. Poczekam, aż Peter będzie wkurwiony i będzie zły i w ogóle, ale z drugiej strony, no, to jest bardzo niebezpieczna gra. Dawaj tych pierw, kurde, tutaj. Do góry, jo! Nie stać was na nic więcej? Serio? Dawaj tego, kurde. Ciecia. Leżeć tam. Ty też. I masz jeszcze tą bombką, kurde. Tak jest. Okej, okay, udało się. Uf. Nie Craven, myślałem. Jakiś generał Cravena. Wiem, że w tym lesie żyją niedźwiedzie. Nie. Dobra, zanim zaczniemy, jest coś, o czym muszę ci powiedzieć. Skończył mi się miodek. Skończył mi się miodek. No weź, to był tylko żart. Te uszkodzenia można łatwo naprawić. Część można wystawić jako pilny wojenny. Te strzały naruszyły osłonę akceleratora. Wiązka szoruje po tunelu. Ale możesz go wyłączyć? Co za antidotum? Nadal powstaje, ale... Pora dać się coś wciągnąć. Dawaj, bo tutaj go chyba... O właśnie, jakoś w ten sposób można. Nice. Trafiłem! Wiem, że mogę sparować! No możesz, ale też możesz, kurde, użyć o... Nie no, na to to on, kurde, nie ma szans na taką furię. Ja ciągle zapominam o tym parowaniu, unikaniu tego. To znaczy unikaniu, jak jeszcze unikaniu, ale z parowaniem. Zawsze mam jakiś tam kłopocik problem. No to Norman się wkurzy. Wspaniale! Lepiej by to wyszło, jakby tą rakietę na przykład złapał siecią i odrzucił w helikopter z powrotem. To by było wiele lepsze rozwiązanie. Nie odpuszczaj!
kroków i antidotum będzie gotowe. Damy radę. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się tą inwestycją za miliony dolarów. Chłopcy! Trzeba było wiać, kiedy mieliście okazję. Dobra, tryb furia. Sama gra mi, kurczę, sugeruje, to dawaj, dlaczego nie? To może rozwalę wam gęby! O, tak, Peter! Ale bardzo jestem ciekaw angielskiego dubbingu. Słyszysz to, Harry? Długo jeszcze? Wiem, ostatnie dwa kroki! Zmień pozycję! Ty, faktycznie teraz długo trwa ta furia. Jak ulepszyłem tego skilla. Musimy wiać! Nie! Wytrzyma! Już tak blisko! Dobra, skończyła się furia. Okej. Ale też szybciej się napełnia, to jest bardzo dobre. Jeszcze chwila! Spadamy! Aha, i ludzie nie widzieli, że Peter się nagle wy... Harry. Jesteś cały? Tak, Pete też, ale fundacja... Nie obchodzi mnie to w tej chwili. Na pewno nic ci nie jest? Tak. Idźcie tam i ocalcie. On pewnie kombinuje. Oczekuję szczegółowego raportu. Znaczy, myślę, że się domyśla, że Harry nie ma. Twój tata ma rację. Symbiota. Fundacja się nie liczy. Co? To był nasz cel. I nadal jest. Ale teraz musimy znaleźć Connorsa i pomóc ci wrócić do zdrowia. Załatwię to. Parowa. O! Miles! Cześć, stupid! Nagraj się! Gdzieś ty się podział, Pete? Gdzieś ty się podział, Pete? No! Cześć, Ganki! Hej, stary! Jeden z naszych druhów namierzył jakąś starą transmisję łowców. Uznałem, okay, że cię to zainteresuje. Jasne. Prowadzi nas do Lee. Wysyłam ci współrzędne. Wielkie dzięki, stary. Żaden problem. Wszystko gra? Hayley i ja się martwimy. W porządku! Tylko najpierw wszystko musi wrócić do normalności. Spróbuję jej wynagrodzić to, że przegapiłem wystawę. Okej, ziom. Oby ten trop coś dał. Ej, chyba mnie razi to, że on się porusza jednak w innym klatkarzu niż reszta gry. Aż splunąłem, mówiąc to. Inny klatkarz niż reszta gry. Tutaj ten chyba też, no nie? Okej, okay, ale w tym kostiumie jakoś to lepiej. Lepiej widać, lepiej się to prezentuje. Może być. Dawaj, od razu zbieramy tego kurde Spiderbota. Gdzie on jest? A tu. Mama zostawiła wiadomość! Miles, w sprawie skradzionych eksponatów. Poszłam na parking policyjny i spisałam w ciężarówki stary numer telefonu. Okay. To może być jakiś trop. Spotkamy się w parku przy moim biurze? Stawiam bułę z mięsem i serem. Dobra, przekonałaś. Jest dobra. Jeśli nie znajdziemy tej ciężarówki, muzeum będzie musiało się zamknąć. Kukła z serem zawsze git!
przekonała mnie. Spider-Man Noir. Dobra, to czekaj. Weźmiemy sobie, kurde, bułę z serem. Odnajdź instrumenty. O. Ej, to tam obok. Żeby mi czasem nie wzięło tam tego głównego questa. Ty, to jest na bank ten questa? Chyba tak, no. Ta, bo reszta tutaj jest, kurde, misterio, to tamto, okej. Okay. Lecimy. Zmienimy kostium i zobaczymy przy okazji, który się odblokował. O, ty, zobacz, jaki się odblokował. Okej, okay, takim sobie zagrałem. Kasterzy, zadaję sobie dzisiaj tylko jedno pytanie. Co się do diabła pani kasterzy w fundacji Emily May? W jednej chwili mamy tam działalność filantropijną i wykorzystywanie środków produkcji w dobrym celu, a potem to miejsce przemienia się w strefę wojny. I tak, jasne, nie ma wątpliwości, że pojawili się tam łowcy. To oni są tymi złymi, ale widzieliście chyba nagrania ze Spider-Manem, prawda? Jak się porusza w tym nowym czarnym kostiumie, z jaką zaciekłością. Może i jestem panikarą, ale coś tu na serio jest nie tak. W takich sytuacjach trzeba zadbać o drobiazgi. Pamiętajcie, 2 litry wody dziennie. Codziennie. Do usłyszenia, ludzie. Do usłyszenia. Dobra. Można wyłączyć to klatkowanie w tym w ustawieniach. Dobra, dzięki za informację. Z czatu Everybody streamy na Twitchu. Zapraszam. Prawie każdego dnia. Na zatrzymanej ciężarówce był numer sprzed lat 70. z literami Harlem 7-4321. Na drugim aucie widniał taki sam? Tak. Ale chyba nie nadążam. Samochody sprzed lat 70. strasznie kopciły, bo nie miały katalizatorów. Nasz urząd postanowił usunąć je z ulic, więc w tej dzielnicy zostało ich już tylko kilka. Gdyby tylko dało się jakoś je wytropić. Chyba mam pomysł. Nieźle, mamo. Nieźle, mamy. Mama Morales. Dobre burrito tam masz. Dobre burrito tam masz. Jeśli mama się nie myli co do ciężarówek, to pewnie zostawiły jakiś wyciek. Hej, Miles. Słyszałem, że w muzeum szykuje się wielka gala. O ile znajdę zaginione eksponaty! Nigdy nie byłem na żadnej gali. Idziesz ze mną? Tak, ja byłem na jednej. Tak to resztę komentuje na... Stary, daj się skupić! Jasne. Na galach, streamach z dobrodziejem. Bajeczka, dobra. Dawaj do tego miejsca, do tej misji. Nie do wiary, że ktoś to zrobił. Tak się cieszyłem z tej wystawy i z całego muzeum. Tak, dla mnie to naprawdę niefortunna sytuacja. Przecież wiesz, jak bardzo zależy mi na zachowaniu zbiorowej historii tej społeczności. Wiem. Dlatego liczę, że mimo wszystko nie zmienisz zdania. Dobra. Zobaczmy, czy te ciężarówki zostawiły jakiś ślad. No są ślady. To mam tam zejść? Spider-Man tu jest. Spider-Manie, jakieś wieści? Sprawdzam nowe tropy. Odezwę się. No, mam ważne sprawy na głowie, ale znasz mnie. Za wszelką cenę... Okej, olej jakiś. To wygląda na coś, co może pochodzić z prehistorycznej ciężarówki. Z prehistorycznej. Zapach siarki. Zdecydowanie ze starego silnika. Spróbujmy wyizolować składniki. Żeby zidentyfikować substancje, muszę usunąć zanieczyszczenia. Hej, Spider-Manie. Wiemy, hej. Jesteś git. Dzięki. Dzięki. Uff, ile tego jest. Ty, ale te chyba mi nie są potrzebne, nie? To mogę to na przykład zrobić tak. No i bajeczka. Węglowodór aromatyczny. W życiu nie przedostałby się przez katalizator. Siemka, mamo. Miałaś rację. Siemka. Ciężarówka była tak stara, że zostawiała za sobą specyficzny wyciek. Fantastico. Dasz radę ją znaleźć? Fantastico. Właśnie się tym zajmuję. Nagle odzyskałam nadzieję, że naprawdę wszystko znajdziemy. Urządzimy te gale i ocalimy muzeum. Wow, nie wszystko naraz! Dobrze, wiem. No, uważaj, idę i znajdź. No, trzymaj się.
Mama Morales, trzymaj się. Dobrze, że tam nie kręcisz, nie romansujesz z wujkiem Aaronem. Bo by było dość niezręcznie. Jaką krętą drogę... O! Jaką krętą drogę wybrali. Przepraszam, nie słyszałem. Tak, przepraszam. Dostarczyliśmy wszystko. Reszta spadła z samochodu. To lepiej, żebyście ją znaleźli. Rozumiem, proszę pana. Poszukamy ostatniej rzeczy. Czyli co, kolejne znajdźki będę miał? Żeby znaleźć te instrumenty, to tamto? A nie mówiłem? Nie. Zapłaci, kiedy dostarczymy saksofon. Saksofon. Sami wiecie gdzie. Uspokój się, durniu. W dupkę? Damy mu czego chce. Dobra. Będę walczyć ze Spider-Manem do ostatniego tchu! Naprawdę myśleliście, że już się nie spotkamy? Ja to w nas do cholery znalazł! Więcej kolegów? Jedziemy! Dalej, chłopie! Nie mam pojęcia. Au! Dobra. Pięknie. Fajne te kurcze animacje są tego Miles Morales. Te sieci są za mocne! Wysz! Okej. Okay. Otwieraj ciężarówkę. To już wszyscy. Czas otworzyć ciężarówkę. Harlem 7-4-3-2-1. U, ty, puste. Pusta? Widocznie przekazali już wszystko swojemu szefowi. Wszystkie drogi prowadzą do tego typa. To chyba czyjaś komórka. Boss. Znajdź saksofon Charlie'ego Parkera. Dobra. Bez niego za nic nie zapłacę. Charlie Parker. To chyba jakiś krewny Petera, nie? Ale była pusta. O nie. Jakimś cudem zgubili jeden z eksponatów. Saksofon Charlie'ego Parkera. O, Miles. Udaj się do CJ Walker Park. Dobra, a po co? Jedna z naszych stażystek słyszała, jak ktoś mówi o znalezionym saksofonie. Z początku jej nie wierzyłam. Lubi sporo gadać. No bo wypić może. Jeśli to jest ten, który zgubili, ich szef bardzo chciał go znaleźć. I słusznie. Charlie Parker to legenda. Ten saksofon jest bezcenny. Kogo mam szukać w parku? Nie znam nazwiska, ale podobno mówił o tym jakiś trębacz. Trębacz, okay. Rozumiem. Czyli co, idziemy jako Miles? Pewnie tak. Tekiero. Tekiero mucho. O, szybki Miles. Gdzie jest ten trębacz? Dziś jest tu o wiele ładniej niż wtedy, kiedy był tu Fisk z ekipą. Cześć, Miles. Hej, Steph. Co tam? Jesteś tu z Glorią? Nie, jest w pracy. Dopiero przyszedłem. Szukam trębacza. Widziałaś tu jakiegoś? Tak, Teo już jest, gra na trąbce. Teo gra na trąbce? Mhm, chyba gdzieś w okolicy dalszej bramy. Super, dzięki, Steph. Pozdrów ode mnie Glorię. Ty, mogę na haircut? Miles, co u ciebie? Dobrze, sporo się dzieje. Jak tam interesy? Kwitną, przyjacielu. Zadowolony z fryzury? Bardzo. Mama nie była przekonana. No, wygląda jak Killmonger tak trochę, ale... A, niczego nie zmieniaj, bo wyglądasz szałowo. Dzięki. Szałowo wyglądasz. Kurde, tędy nie przejdę. To są właśnie te NPC-ty, których się nawet nie da przepchnąć. Dzięki. O! Spider-Cat! Cześć, Spider-Manie. Cześć, Miles. Teo! Niezły występ! Nie wiedziałem, że grasz na trąbce. Od czasu do czasu. Hej, miałem do ciebie zadzwonić. Kiedy byłem rano w Keynote Music, żeby naprawić róg, jakieś dzieciaki przyniosły saksofon znaleziony na ulicy. Pomyślałem, że to może być ten z muzeum. Nie chcę, żeby miały kłopoty, bo próbowały zrobić co należy. Jasne, nie wątpię. Mówisz o keynote na Cathedral? Tak, pogadaj z Eugene'em. Dzięki, już tam pogadaj lecę. Pogadaj z Eugeniuszem. Świetnie. Dobra. Grasz, stary. Hej, mamo! Za daleko! Saksofon.
Idę po niego. Matko boska. Oj, pewnie go będą mieli. Bandyci. Może to ocali muzeum. Hej, wiedziałaś, że Teo gra na trąbce? To całkiem nieźle. Miał widownię i w ogóle cały park bujał się do jego rytmu. I dlatego to muzeum jest tak ważne. Muzyka wzbogaca naszą społeczność i scala ją. Rozmawiam z moją mamą czy z radną Morales? Dobra. Iść! O-o! Kiepsko to wygląda. Hej, Spidermanie! Właśnie miałam wrzucać to na apkę! Co tu się stało? Kilku dziwnych typków wyciągnęło Eugene'a. Coś tu nie gra. Tam poszli! Dzięki. Ten hełm wygląda... Ten hełm wygląda, jakby był wydrukowany w 3D. Nie trzeba skanować, są tutaj. Nie wiem, o czym mówię. Hej, koledzy! Jeśli chcecie się nauczyć grać, to są lepsze sposoby. Kopają! Brać go! Kopają go, brać go! Oh no! Rany! Rozchodzi reszta zespołu. Chyba to zajęło! Brać pająka! Ale go do tego samochodu przytul. Ty. Muszę w końcu obczaić sobie, sprawdzić jak... Jak się wchodzi w... w kamuflaż. Chodź do góry, bo tutaj ma większe obrażenia. Dokładnie. Eugeniusz! Are you cały? Dzięki, Spidermanie. Wszystko gra? Kilka sieniaków to drobiazg. Dopóki wciąż mam swoje klucze. Proszę, otwórz mój bagażnik. O, jest! Tak, so guy. Saksofon Charlie'ego Parkera. Trzymasz w rękach autentyk. Akurat miałem go zawieźć do muzeum, kiedy pojawili się ci goście. Użył go, żeby nagrać swoje arcydzieło, Ornithology. 46 rok. Lubisz Berda? Mój tata lubił. Ja nie znam się na starej muzie. Starej? Kiedy w dzisiejszej muzyce fajne buty. Słyszysz rytmy synkopowane, przesunięte akcenty, zmiany w linii melodycznej, to właśnie bebop. Bebop. Więc będę musiał się porządnie wsłuchać. Lepiej od razu zabiorę to do muzeum, a potem zadzwonię do ubezpieczalni. A tak okay. Swoją drogą, to ja mógłbym to zanieść, żeby już nic się z tym nie stało. No niebezpieczne by było chyba. Tak mi się wydaje. Gdybym mógł odblokować telefon, z którego kontaktowali się ze zleceniodawcą. Wow. Zamiast samych zer mogliby ustawić słowo hasło jako hasło. Spotkanie w środku nocy z takim tam geniuszem zbrodni. Normalka. Luzik. Buzik, arbuzik. Luzik, arbuzik, pewnie. Zbadaj źródło sygnału. No, ale spotkanie w środku nocy z geniuszem zbrodni i te sprawy zobaczymy już w kolejnym odcinku, everybody. Póki co wam dziękuję za oglądanko. Zostawcie lajka w górę. I trzymajcie się do jutrka, buziaczki.